Za ileś lat przez nowy świat już inni ludzie wieczorami będą szli. A jednak wiem na pewno, że melodyjką zwiedną powrócą nasze dni. Lata dwudzieste, lata trzydzieste, kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem, zapachem dawno już zwiędłych bzów, poezją skrytą wśród zwykłych słów. Biedaczki płakały z radości. Ciocia Luna jest najbardziej ze wszystkich całująca. Jedno gorsze od drugiego. Pocałunki i życzenia. A wszystko kręci się wokół jednego. A jak to miło sobie odpocząć. Czy uważasz, że pomimo wszystko jest nastrój? Wiesz, nie ma tylko tej jednej rzeczy, tego takiego nieznacznego ściśnięcia serca, które poczułam przy moim pierwszym ślubie. Jakież to ponure. Ponure, ponure! Perspektywa tysiąca dni i nocy wspólnych i w końcu wspólnej starości? Powaga, uroczystość, koniec wszelkiej zabawy. Przesada, lekka przesada. Małżeństwo mogłoby być rajem dla zakochanych. Mam przekonanie, że małżeństwo nieszczęście przynosi ludziom kochającym się. Tylko takie jak nasze ma rację bytu. Wiesz, gdy sobie pomyślę, jak nic nie ciąży na moim życiu. Nadzieja, swoboda! Jestem kobietą z przyszłością. Zamiast sukni białej, trumiennego symbolu, różowa. Zawsze się boję tych ślubnych sukienek. Mają coś z męczennicy, coś z procesji. O nie, nie lubię. Różowy szal, różowy kapelusz, to co innego. To wróży różową przyszłość, prawda? No, mamy i ciocie to się trochę zgorszyły tym kolorem. Że niby za młody dla rozwódki. A czy ty słyszałeś? Czy ty słyszałeś, jak się pomyliłam przy składaniu przysięgi? Powiedziałam, że ślubuję ci miłość i w miarę posłuszeństwo małżeńskie. W miarę. No bo nas do tego małżeństwa zmusili, prawda? To nie moja wina. No tak, ale ja się pogodziłem z losem. Bo trafiłeś na mnie. Swoją drogą, cóż za ślepcy ci krewni, że też żaden z nich nie spostrzegł, że my się wcale, ale to wcale nie kochamy. Moje kochane dzieci, musiałam was zobaczyć przed wyjazdem i uściskać. Witaj, witaj, Amu, witaj, Robercie. Tak? No, moje drogie dzieci. No, cieszę się. Bardzo dziękuję. Właściwie to nie powinno się w takiej chwili przeszkadzać państwu młodym, ale ja tylko na sekundkę. Chciałam zobaczyć, no, jakież to u was jest. I cóż, ładne macie gniazdko. Zupełnie podobne do was. Ale postawię sobie tutaj walizeczkę, tak? Ale powinno tu być wrzaskliwie, świergotliwie, radośnie na przyszły rok. Cóż to, moi kochani? Co ci może tkileczka? Słuchajcie, nie przeczkamy, dziękuję bardzo. Nie przejmujcie się, kochani, całujcie się. Za daleko siedzicie od siebie, nie przejmujcie się, zachowujcie się tak, jakby mnie nie było, bo inaczej uciekam. No i Cycia siedzi. Ach!
ludziom ten nasz pies mord. Ale cóż ci zrobił w tereniu? No, no pocałował mnie przy wszystkim, jak ja był pierwszą lepszym. To jest doprawdy bezczelność. Robercie, musisz mu powiedzieć. Już lepiej ty, moja kochana. Ale to jest twój szofer. Ale twoja Teresa. A dzisiaj, dzisiaj było jeszcze gorzej. Tak. Pocałował, brońcie, brońcie! Służąca, co się do niego domu? Coś takiego. Nie płacz, Teren, nie płacz. To zły człowiek, to bardzo zły człowiek. Ale za co, za szofer? Nie wierzy. No. Szofer? Tak. Szofer? Tak. Ta ciocia na dziurę w brzuchu, którą nam wywierciła, jedynym środkiem będzie przejście na spacer. Chodź, pójdziemy. Nic sama. Ja muszę odpocząć po cioci. No to ja idę się przebić. Kto tam? Proszę. A, to pan listonosz. Cóż tam nowego? Jakiej pani w domu? Czyj to głos? To ty? A ja. Widzisz? Mówiłeś, że drzwi tego domu są dla mnie zamknięte, a to jestem. Jestem. I co mi zrobisz? No pocałuj, pocałuj się raz w życiu z listonoszem. Moja złota, moja ty wariatko kochana, ależ ty nie zdajesz sobie sprawy z tego, co tyś miałeś zrobić. Ja nie mogę cię tu przyjmować. Co będzie, jeśli moja żona wróci? Zmiłuj się. Potrafi się błyskawicznie przeistoczyć w listonosze. I jako takim wyjść. Miałam niedawno tę rolę w teatrze. No i kostium też z teatru. Przyjdzie do swojej doli, która nie chce być sama. No już dobrze, się nie gniewa. A kto chodzi z moją Doli? Dolusz, moja Dolusz. O, ktoś idzie, uciekaj! A nie myślisz, czuję się tu jak u siebie. Bardzo piękny ten apartamencik. A inne pokoje też mogę zwiedzić. Zmarnowała stół! Co za tchórz? Co za tchórz? Ależ proszę cię, Doli, zapinam cię, nie urządzaj przedstawienia. A tak, masz rację. Dość tej maskaradki. Zdejmę z siebie to wszystko, bo jest mi gorąco, duszno. O nie, to nie. O nie, to nie może to spełnić. Tak, tak, proszę cię. Dawniej, piesku, gdyś mnie kochał, to niosłeś mnie tak przez pój pokoju, ale nie ku drzwiom, a w przeciwnym kierunku. Obiecujesz, że przyjdziesz dzisiaj? Obiecujesz? Ale przyjdziesz, obiecujesz, przyjdziesz. Bo jak nie, to zrobię taką awanturę. O, Archibald. Usiądź proszę. Thank you, sir. Jak tam auto w porządku? Owszem, on jest right, ale tak jeździ na zakrętach po tym deszczu, że ja panu się kierować nie dam. Bo tak jeździ na tych zakrętach, że it's easier to control, to bardzo niebezpieczeństwo dla pana. Jeśli się rano myślałem, że nie będzie ślubu, tylko karabu. To jest pana w sumie nic specjalnego. My brother od Artur Savielu trzymuje u siebie 4 autos. Jeśli to będzie dalej tak zimno, tyle pina na kierowca, tyle pięknych kobiet. To ja będę na szkole do mojego brata. Well, there is nothing to do. A Archie tak nie lubi kobiet? Ja nie lubię kobiet. I say, to lubi swoją sobą stroną. Pan wie, jak taka angry baba potrafi zagrodzić drogę, gdy się jest to na godzinę. Stanie i już. Ja nie mam serca po to przejechać. I nie mam też serca przejść koło kobiety i jej nie zaczepić. Przez to straciłem życie nie jedną noc. Noc, którą można było przespać spokojnie. A gdy Archibald zostanie lordem, to się Archibald ożeni? Sure, ożenię się, a nie z kobietą. Ożenię się z moją starą, dawną żoną, której uciekłem. Ona mieszka w Hull.
Pan nie wie, dlaczego tak się śmieje. Nie. Ja nigdy w swoim życiu nie byłem żonaty. Never in my life. It's a good fun. A Tom się uśmiał. Typowy angielski dowcip. Mówi Archibald, że pojedzie do brata. A nie żal będzie Archibaldowi mnie opuszczać? Przecież myśmy też jak bracia. A teraz mam do Archibalda wielką prośbę, ale z całą dyskrecją, z całym zaufaniem. Proszę mówić z mosta. Jest taka rzecz. Ja dziś muszę być w mieście w celu oszczędzenia sobie grubych przykrości. Muszę. Wie Archibald, czasami trzeba coś dla kogoś zrobić. Dla kogoś tak, dla kobiety nie. Nie. No to prawda. No jednak nie czas z tym, tu nie chodzi o kobietę. Muszę więc wyjść z domu o 9, a potem wrócić o 11, ale jednak nie wrócę i zostanę w mieście. A za to Archibald wejdzie bocznym wejściem do mojego pokoju, pochodzi trochę, ale nie za głośno, i położy się spać. Może Archibald krawać trochę, jak chce. Więc nie wyjdzie Archibald, póki ja nie wrócę. A zresztą proszę Archibalda, nic sobie nie myśleć. Ja nie jestem ludzie. Pani jest dziś zmęczona. Pani jest po ślubie, zresztą tak samo jak ja. Pani jest trochę zmęczona, chce spać. Chodzi więc o to, by jednym słowem myślała, że jestem w domu. To głupstwo, prosta forma. Rozumiem, all right, sir. Widzę, Archie, żeś ty nie głupi. No tak, wybawiony jestem z kłopotu. Dziękuję. A jak tam auto? Jeszcze kto ukradnie? Mercedes zostanie sam. Ale ja wezmę jedną małą śrubkę, z niej Mercedes się już nie ruszy. I Archie mądry? Szofer musi mieć głowę za siebie i za pana. A pan musi mieć many za siebie i za szofera. Robercie! Robercie, wyobraź sobie, że nie ma nigdzie mojego parasola. A co to? Czy to czapka jest to nasza? Ach, parasol, no był tu! Nie wiem, może Archie widział. To ladies muszą zawsze coś gubić. Ja nie widzę kobieta, która by czegoś nie szukać. Albo parasola, albo grusza, albo męża. A czy Archibald jest żonaty? Nie, madam, ani trochę. To już pożegnam państwa, na teraz nie przyjdę. Very sorry, I've been very busy this evening. Proszę, tu bym bardzo szczęśliwy, gdyby zajrzał pan do garażu. Zamontowała właśnie nowy wrasy. Archie pamięta, co ja mówiłem przedtem. Pamiętam, sir. Ale co? Co? To między nami biznes, madam nic do tego. Boże dzieci, czego wy słuchać? Moje dzieci, moje czego? Prawdziwe, dlatego że Rosjanie to... No, jeszcze no. 90 Mario, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś w Robertiku, przywitaj się. Witajcie, moje anioły. Witaj, Robert. Módl się za nami grzesznymi. No ja wiem, że nie ma tak w domu prawić, ale dla mnie... Robertami, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś w imieniu. No, Amusiu, teraz posłuchaj, ciocia ci jest. O, to doskonale. Kochana, to... Sześć licznych dzieci. Sześć o, ale dlaczego takie małe? A co żeś ty myślała? Dla ciebie jeszcze czego? Żeby tamtego na zgubę do reszty? Czas już o kim innym pomyśleć, moja droga. Ja już nawet nowennę dałam na to. A to krzyż pański z tymi ciotkami. Co ty tam znowu wróczysz? Siedź cicho, Robercie, siedź ty cicho. Może cukiereczka? Nie, moja droga, jest wielki post, ciocia. Ciocia musi zachować. To wasze auto? Tak ryczy? No, mam nadzieję, moje drogie dzieci, że zaraz coś więcej będzie to zrobić. Tak, dwa auta. A co z wami? Nie odprowadzaj mnie, dziecko. Teresa, pokaż ci
piszesz list? Do kogo? Przecież nie miało być żadnych pytań między nami. Do kogo piszę, to piszę. Pamiętaj o naszej umowie. Przepraszam cię. Ja tylko tak machinalnie cię zapytałem. Nie myśl, że byłem naprawdę ciekaw. Tylko chciałam, żebyś na przyszłość wiedział, że piszę lub nie piszę, do kogo mi się podoba. Ależ dobrze, dobrze. Ćwiczmy go. A tyś gdzie się wybierasz? Przyjdę do znajomej w waszej sprawie, wbrew własnej ochocie. A o 11 będę. To mi jest obojętne. Amo! Janek, kuzynie, to znowu ty? Witaj, mamo. Witaj. Jesteś sama? Jestem sama, ale co cię znowu do mnie dzisiaj sprowadza? Chciałem się zapytać, jak tam twoje małżeństwo. Cicho, no chodź, siadaj. Czy rozwód byłby na pewno przewidziany? Wiesz, że rozwód jest rzeczą naturalną w naszej sytuacji. Tak, tylko pytam, czyli nasza umowa odnośnie waszego majątku? Tak, wszystko tak, jak ustaliliśmy. To dobrze, bo niebawem szykuje mi się kolejny wyjazd. A gdzież to się znowu wybierasz, kuzynie? Na miesiąc, do Wenecji. Och, do Wenecji. No, no to pięknie. A wczoraj wróciłem z Paryża. I nie uwierzysz, kogo tam spotkałem. Twojego Radzę. Tego samego Radzę z Walburu, który przyjeżdża dzisiaj na maskarowę. Bez głupich żartów, Janek. Dziś przyjeżdża, jutro wyjeżdża. Jeśli chcesz się z nim spotkać, to musisz tam być. Halo? Proszę 112-69. Dziękuję. Halo? Halo, Ita, to ty? No witaj, Ita, witaj, tu mama. Słuchaj, zrób mi tę przyjemność i przyjdź dzisiaj do mnie. Wyobraź sobie, że przyszłam sama. Ale co się strachu najadłam? Mężczyźni jacyś stali na rogu. I gdy przechodziłam koło nich, jeden spojrzawszy na drugiego, powiedział do mnie dobranoc. Jeszcze to był dwuznacznik? Wita, jakaś ty zabawna. Mówi ci, tylko dla ciebie to zrobiłam, że tu przyszłam. Tym bardziej, że to nawet nie wypada. Przecież nikt tak o tym nie będzie wiedział. No ale moja droga, mów. Musi być szalenie szczęśliwa. Och. Na ślubie byłaś, a potem nic nie było. Jest nam zwyczajnie. Rozpakowujemy rzeczy, a za miesiąc wyjeżdżamy do naszego majątku wspólnego. Robert wyszedł, ja się nudziłam i wezwałam ciebie. A ludzie chyba ślubie już się nudzą. No tak, no nie rozumiesz, bo nie wiesz wszystkiego. No dobrze, dobrze. Tobie jednej powiem, no ty jesteś mi jak siostra. Posłuchaj, nasze małżeństwo jest fikcyjne. No tak, tak. Polega na wspólnych korzyściach i wzajemnym szacunku, no wiesz, dla swobody. No wiesz, że mnie pierwsze małżeństwo nie zachęciło do dalszych prób w tym rodzaju. Wiesz, zanim uzyskałam unieważnienie, upłynęły 2 lata. 2 soczyste, piękne lata młodości zmarnowane. Bo mąż, moja kochana, jest to ktoś, kto cię tępi na każdym kroku. Mąż to nie dla kobiety, pamiętaj to. Aj, Ameczko, ale mówiono mi, że ty bardzo dokuczałaś panu Józefowi. Nie rozumiem, jak można dokuczać mężczyźnie. A pewnie, że dokuczałam. Pewnie, że dokuczałam. Takiemu dokucza wszystko. Polska, życie, wiatr, żołądek, sumienie, gorączka. Nie ma na porady. Tak mnie rozbawiłaś, że zupełnie zapomniałam o najważniejszej rzeczy. O moim zmartwieniu. Ty i zmartwienie. Jesteś po ślubie. Zamiast się cieszyć, Panu Bogu dziękować, cicho siedzieć, to zmartwienie. Nie rozumiesz, bo nie wiesz wszystkiego. Dzisiaj przyjeżdża Maharaj, prawdziwy Hindus. I doleć mi, co ja mam zrobić. Czy zostać w domu na nocy po ślubie, czy iść na maskaradę. I ty się pytasz? No i ja miałabym się zastanawiać? No naturalnie, że wybrałabym noc po ślubie spędzoną na maskaradzie. Ale Ameczko, coś ty znowu wymyśliła. O co mi się chodzi? Słuchaj, przyjechał.
dramatycznej maskaradzie, na którą dawno już dostałam zaproszenie. Ach, o tylu rzeczach chciałabym z nim pomówić. Na przykład o Kamasutrze. No, nauce miłości indyjskiej. A tak co? Siedź w domu i spać. Wiesz, mam piękną złotą maskę. Perfum specjalnie fascynujący, działający jak lubczyk. Taki, że żaden mężczyzna kroku bez ciebie na dancingu nie zrobi. No i cóż, muszę zostać w domu. No ale twój mąż, on się na pewno dowie. No właśnie, przyrzekliśmy sobie zachowanie pozorów. No, nie chciałabym zaczynać od nielojalności. Ale i tak jest już za późno. Najwyższa pora byłaby iść. Poczekaj, posłuchaj. Mam się. Tak mi cię żałuję, że możesz sobie zwichnąć życie z powodu takiego głupstwa. A jeśli ten maharadża jest tobie pisany? No, wszystko jest nam pisane, tylko się człowiek musi dopisać. Idź, idź moja droga na tę maskaradę. No ale jak? Zrobię dla ciebie to, czego by nie uczyniła dla nikogo innego. No. Posłuchaj, przebiorę się w twoją piżamę. Aha. Położę się do łóżka za ciebie i będę spać. Gdyby twój mąż czego zażądał, ona ma przez szparę drzwi, potem znowu zamknę. Zgaszę światło, nikt mnie nie pozna. Pływa w czepku na poduszce. No. Włosy takie jak twoje. No prawie. Nawet gdyby spojrzał przez dziurkę od kurcza, zobaczy, że ty tam leżysz. Ty mnie rano zluzujesz. I tak. Ja tak jesteś pomysł. I co? Wierz mi, że nic nie ryzykujesz. Wierzę ci, wierzę. Maharadże. Musi być wysoki, smukły, kapiący od złota. Smutny, wiesz? Oczy musi mieć smutne. No już lecę i tak. No leć, leć, moja droga. A? A mogę pożyczyć z twojego pudru? No możesz, ale po co sobie psuć cerę na noc? Idź, pa. Się jak tak. Dziękuję bardzo.
rozmawiałaś z rano? A miałeś się nigdy nie pytać, z kim rozmawiam? Słyszałem głos kobiecy, więc myślałem, że można. Dobrze, dobrze. Tym razem ci jeszcze powiem. To moja przyjaciółka Ita, koleżanka z klasztoru. Przyszła zapytać, czy dobrze spałam, czy jestem szczęśliwa? Co za oryginalna wizyta, tak rano? Przesada. Nie jest wcale tak wcześnie jak na tę godzinę. Ale ty mi coś niedobrze wyglądasz, abyś była zmęczona, niewyspana. Tak, czuję się niedobrze. Spałam źle. Popatrz. Twój maharadża był wczoraj na jakimś przyjęciu. A widzisz? I co ty na to? Nic nadzwyczajnego. Ja go spotkałam kilka dni temu. No i co, namiętna Azjata? Ależ skąd? Ma brzuszek, chytre czarne oczka. Zabawiał mnie opowieściami z historii polskiej. Mam wrażenie, że ja też mogłem spędzić lepiej dzisiejszą noc. Jestem taki wściekły. Miałem potworny koszmar. Śni mi się wąż Boa, że mnie tak ciągle oplata wokół siebie, że mi się czepiały jakieś nieznośne kulki ostu i nie mogłem ich zedrzeć z ubrania. Nawet z trudem zdołałem się obudzić. Wiesz co, ja nic nie rozumiem. Nie, ale mi się nie chce rozumieć. W ogóle jak jestem smutna, to mi się nic nie chce. Nic. Nawet kłamać. Dlatego powiem ci prawdę. Moglibyśmy tę noc lepiej spędzić. Wiesz, moja miła? Nie kochać w taką noc to Wyobraź sobie tę łaskę starą, o której mówiły ciocie, a która przychodzi podobno podczas ślubu i pozwala człowiekowi z pogodą spełniać największe obowiązki. A kto tam śpiewa tak żegnie? Teresa? Nie, nie, to właśnie moja przyjaciółka. A to panna młoda. Panna, ma 30 lat. Ale chętnie bym ją zobaczył, bardzo brzydka. Ależ skąd, no ładna. Wiesz co, pójdę do niej, może później przyjdzie do nas. Ale śpiewa! I say, sir, że to moja demisja. Co znowu? Zwariował Archibald? Dlaczego? Cóż się stało? Awantury z policją? Ktoś przejechany znowu? No cóż, w końcu dowiem się, czy nie? I have nothing more to say. Powiedziałem kropka. Głupstwo, nie żadna kropka. Proszę usiąść. Wyjeżdżam o 12 południe. And time is money. Czas to pieniądze. Ale coś się stało, u diabła. Ja nie wiem, co się stało, u diabła. Ja nie wiem, co się właściwie stało. Co, Arci, tyś się upił? Kiedy miałem się upić? W pana pokoju? O 12 wyjeżdżam. Ale gdzie Arci chce jechać? Never mind. To do Nevermind nie odjeżdża w południe. Ja nie potrzebuję pociągu, nie chcę jechać, a Nevermind znaczy po polsku wszystko jedno. Moja żona powiedziała ci co przykrego? Dobrze, to pani. Czyżby? Yes. Ale co jest, na co odpowiadasz człowieku jest? Ratujcie mnie wszyscy święci, bo nie wytrzymam. Don't get excited, powiedziałem wszystko, goodbye. A jest to kwestia garzy. Well, business is business. Należy mi się 30 litrów benzyny i to, co zapłaciłem za pańskie przejechane dogs. Kiedyś pan zjechał po prostu z mostu na psy, tak? Może. A Archibald czeka na co? A co Archibald nie rozsłyszy? Ach, to pewnie ten nowy klakson tak źle działa na uszy. Trzeba mówić, madam. Czy trzeba koniecznie mówić? Zostawmy mówienie ludziom, którzy nie wiedzą, co z językami robi, bo my wiemy. Co Archibald właściwie do mnie mówi? Ja nie rozumiem wcale tego dziwnego blędzenia. No i wcale mnie to nie dziwi. Kobieta nie rozumie w dzień tego, co rozumiała w noc. A mężczyzna jest śpiący cały dzień, gdy nie spał całą noc. A co mnie spanie Archibalda może obchodzić? Rozumiem to i właśnie dlatego wyjeżdżam. Ja lubię spać. Czy Archibald miał jaki wypadek? A może Archibalda głowa boli? Może zatelefonować mu doktora? Jestem gentleman, zapomniałam.
pewnie ciężko pracował w nocy. Z pewnością Archibald woził kogoś po cienku, bez wiedzy pana i się wywalił do rowu. Hausie, co pani nazywa rower? Niech mi Archibald powie prawdę. Ja już Roberta uspokoję. Ja mu wytłumaczę, że to się może zdarzyć najlepszemu szoferowi. Owszem, może pani wszystko wytłumaczyć Robertowi, jak ja będę zabrała, nie lubię scen. Ale jakie wszystko? Jakie wszystko? Ja nie zaczynałem. To pani się pierwsza zaufalia do mnie. Słucham? Słucham? Bardzo proszę, żeby Archibald wyszedł w tej chwili po angielsku z pokoju. Niech się madam tak nie unosi. Ja wiem, że zachowałem się egzekwie, tak jak pani tego chciała. Ja wiem, czego pani chce, ale ja tego pani dać nie mogę. Wyjeżdżam. Ja też byłem gdzieś zakochany, to za nas to zakochany w kół. A powiedziałem sobie, Archie, to nie dla ciebie. Wybij tą sobie tą miłość z głowy. Szkoda życia na jedną kobietę. Tym bardziej, że był tam także jeden zakochany mąż, przyszedł do mnie z mięściami. Ja nie lubię awantur. Więc z głowy wbiłem kilka zębów. Na tym się skończyło. Pani niech też tak robi i proszę nie płakać. A co tam, nie stracę. Jeden mały pocałunek na pożegnanie. Robercie! Archibald zwariował! Prędko! Prędko! Ale o co chodzi, czy tam krzyczysz? Jesteś nienormalny! Zostaw się, stawaj! To jest mój portfel. Taki gruby. Jest w nim więcej niż się panu należy. Proszę go zatrzymać. I proszę jak najszybciej mnie opuścić. Chcę zostać sam. So do I. Thank you and goodbye, sir. Jestem nie w humorze, bo mnie zirytował ten Archibald. Wyobraź sobie, że ni stąd, ni zowąd chce nas opuścić. Opuścić? Tak. A to z panem Bogiem. Zawsze mnie irytował ten niedoszły lord, który się w dodatku upija, awanturuje i jeszcze teraz bałamuci. Ach, tak. Tak. Tak mocno bałamuci, tak? Tak. A co ona wczoraj wieczór robiła w domu? Była sama? Nie. Wczoraj weszła na dancing. Wróciła rano. A ty ciągle o tym Archibaldzie. Chce? Niech jedzie. Osioł na ten. Ach, nie mów, tak nie mów. Ja już nie wiem, o co cię pytać. Wszyscy dzisiaj jacyś tacy, a taki byłeś miły wczoraj, taki strasznie przyjemny, a dziś? A w nocy nie byłem przyjemny i miły, nie? Nie wiem, spałeś. No tak, spałem, ale przypomnij sobie, nie mówiłem, nie czyniłem co przez sen? Nic nie rozumiem i nic sobie nie przypominam. No. A więc zachowywałem się tak, jakbyśmy się umówili. Nie masz mi do zalecenia. Nie byłem brutalny, nie pukałem, nie obudziłem cię, nie pachniałem benzyną. No nie, nie, ładnie się zachowywałeś, to nie można ci zaufać. No ale powiedz, co ja zrobiłem, bo ja nie przypomnę, nie pamiętam, no co, no co? No mówię ci, że nie wiem. Proszę jaśnie pana, Archibalda całą noc nie było w domu. Ładnie to tak auta nie pilnować w garażu. A ja go tak prosiłam, żeby poszedł ze mną na dancing. W ogóle to ja nie widziałam takiego domu. Szofer, lot. Jaśnie pan wychodzi w noc poślubną. Co Terenia mówi? A to ciekawe, panna Mika była też wczoraj wieczór? Była. Nocowała u nas. A widać całą noc teatr urządzała. Jaśnie panią. A rano to Jezus Maryja. Pończochy na żyrandolu. Jeden pantofel w łóżku, drugi na parapecie, trzeci pod stołem. Wszędzie pełno pudru. No to wszystko ja jedna. Ja jaśnie panie od pierwszego to dziękuję. Ależ nie, to Katarzyna, już teraz tobie dziękuję za to, co mi Tyrenia miłego powiedziała. Tak? Teraz już wiem, rozumiem. Kochana Tyrenia. I to chodź, chodź, już możesz. Robert wyszedł. Wiesz, wcale się nie dziwię, że nie chciałaś go widzieć. Taki jest dziwny dzisiaj. Wiesz, obrażony, jakby się czegoś domyślał. No ale nawet jeżeli, no to za dużo sobie z tego robi. I ta. Ale czy nie masz wrażenia, że on się jednak czegoś domyślił? Ale ja.
Tak. No wróciłam o 7:00 bez hałasu. Co się z tobą dzieje? Co się z wami wszystkimi porobiło? On pukał w drzwi. I tak pukał czy nie pukał? Nie mówmy o tym. Nie no, ale jak nie mówmy? No zapominasz, że to jest jednak mój mąż, tak? No dobrze. No. Pukał, kopał, dobijał się. Nie trzeba było iść na maskaradę. Muszę już biec, ale niedługo przyjdę. Do widzenia. Pani jeszcze nie pójdzie. Ale Robercie, co ty prawiasz? Nic nie rozumiesz. Chcę coś powiedzieć. Szczęście czy nieszczęście chcę, ale dowiedziałem się o wizycie panny Ity od Tereni i domyśliłem się reszty. Otóż, upraszając o dyskrecję, muszę wyznać z wielkim żalem i skruchą, że mnie też dzisiaj w nocy w domu nie było. Jak to? Tak to. Czasem i w noc poślubną no. Trzeba być poza domem, musi się zdarzyć coś. Ale ciebie, Amo, też tej nocy w domu nie było. Ale ja słyszałam, że ktoś chodził, pukał, chrapał, palił. I w razie nie mam więc sobie nic do zarzucenia. Ja spałam? Ja spałam, a nic nie słyszałam. To, że tyś się pewnie bawił jak król. Nigdy więcej w życiu się tak nie wynudziłem. Przepraszam, jeżeli Archibald zbyt głośno hałasował i chrapał. Archibald? Tak. Ten lord? To prawda, że to lord? Tak. Ja nic nie słyszałam, zresztą spam tak mocno, że na pewno nie mogłam usłyszeć. Do widzenia, niedługo się zobaczymy. Pa! La, 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 la. Tak mi wesoło! Jest wiosna, jesteśmy młodzi, szczęśliwi. Nikt nie umarł, żyjemy. Wojna nie wybuchła. Nie ma wczoraj, jest tylko dziś. A wiesz, że dziś rano byłam o ciebie zazdrosna? Pomyśl, ja zazdrosna. O kogo? O własnego męża? Świat się kończy. To państwo go do tego zmusili, zmusili go, że uciekł. Nie płacz, Tereniu, on jeszcze wróci. Co za dzień. Głosisz na policję? Ukradł mi auto, ale jednak tyle mi dobrego zrobił. Niech jedzie 1000 kilometrów szczęścia na godzinę. Niech jedzie. Za ileś lat przez nowy świat już inni ludzie wieczorami będą szli. A jednak wiem na pewno, że melodyjką zwiedną powrócą nasze dni. Lata 20, lata 30 wrócą piosenką, sukni szelestem, błękitnym cieniem nad talią kart i śmiechem, który kwitował żar. Lata 20, lata 30, kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem, zapachem dawno już zwiędłych cud, poezją skrytą wśród zwykłych słów. Wzrok pełen łez w łazienkach bez i blask neonów, co na jezdni mokrej drży. Po latach zatęsknicie za naszym pięknym życiem, realnym tak jak my. Lata 20, lata 30 wrócą piosenką, sukni szelestem, błękitnym cieniem nad talią kart i śmiechem, który kwitował żar. Lata 20, lata 30, kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem, zapachem dawno już zwiędłych bzów, poezją skrytą wśród zwykłych słów.